W ostatnim czasie kolejna już nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu trafiła do podpisu prezydenta. Wprowadzenie kolejnych zmian w tej obowiązującej od niespełna 2 lat ustawie tym razem jest konsekwencją, rezultatem rozpoczęcia przez Komisję Europejską procedury przeciwko Polsce w związku z niepełną implementacją dyrektywy AML4. Nowelizacja ma więc na celu dostosowanie obowiązującej ustawy do przepisów unijnych, w szczególności poprzez wprowadzenie 2 zmian. Pierwszą z nich jest wprowadzenie takich przepisów, które będą gwarantowały wymóg spełnienia kompetencji i reputacji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach. A drugą zmianą jest rozszerzenie katalogu podmiotów, na które może zostać nałożona kara pieniężna w związku z brakiem realizacji ustawowych obowiązków. Nowelizacja zakłada więc wprowadzenie wymogu posiadania doświadczenia lub wiedzy przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w działalnościach. Wymóg ten zostanie uznany za spełniony, po pierwsze w przypadku odbycia ukończenia szkolenia lub kursu obejmującego zagadnienia prawne lub praktyczne związane z daną działalnością, lub w razie wykazania prowadzenia takiej działalności czy świadczenia takich usług przez okres co najmniej roku. Te przepisy w intencji ustawodawcy mają zapewnić, zwiększyć bezpieczeństwo obrotu i zapewnić komfort osobom, które dokonują transakcji czy korzystają z usług takich przedsiębiorców. Najwięcej emocji budzi jednak wprowadzenie możliwości stosowania kar i środków w stosunku do członków organów zarządzających i w stosunku do innych osób fizycznych odpowiedzialnych za realizację ustawowych obowiązków. Zgodnie z nowelizacją m.in. przedstawiciele kadry kierowniczej będą mogli zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie ustawowych obowiązków, a kary na nich nałożone mogą wynosić nawet do 1 000 000 zł. Nie sposób nie zauważyć, że ustawodawca, chcąc uszczelnić system gospodarczy, wprowadza coraz więcej środków represyjnych, obciąża obowiązkiem dodatkowe podmioty, nie precyzując i nie ujednolicając jednocześnie obowiązujących przepisów tak, aby rozwiać ciągle mnożące się wątpliwości w zakresie ich stosowania. Niemniej jednak przedsiębiorcy powinni przygotować się więc na doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności, ale także dopełnić wszelkich starań, aby zapewnić prawidłową realizację obowiązków, ponieważ tym razem konsekwencje finansowe mogą dotknąć ich osobiście.